Kobietą oryginalną Śląska Cieszyńskiego 2017 została Urszula Gruszka, kierowniczka zespołu regionalnego Koniaków, założycielka i prezes Stowarzyszenia Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu pod Ochodzitą w Koniakowie. W 2017 roku obchodziła 50-lecie pracy scenicznej. Od 25 lat organizuje bale góralskie. No nie spodziewała się tego absolutnie. I bardzo jestem wzruszona i w ogóle nie wiem, co powiedzieć. Że tyle ludzi na mnie głosowało. Naprawdę powiem wam, że brakuje mi słów. To chyba taka dobra motywacja do dalszego działania, że to, co pani robi, robi pani dobrze, że ludzie to doceniają. Na pewno tak. Dycki powiadą, że jeżeli kiersi, kajsi, kogosi kapeczkiem uszczęśliwi, to już zaś jest taki jakby naładowani akumulatorów i wtedy zaś jest chęć do roboty jeszcze większą jako w Dycki. W Złotej Piątce znalazły się w tej edycji również Anna Babik, Władysława Magiera, Gabriela Nawrocka oraz Mariola Wojtas. Panie są cały czas fajne, cały czas kochane, totalnie oryginalne. No i co mi się najbardziej podoba, jaka idea przyświecała temu konkursowi, to, że te panie mają być zwykłe, niezwykłe. Czyli znów pojawiły nam się cudowne mamy, wspaniałe artystki, przebojowe społeczniczki, wolontariuszki, więc taki wachlarz tych cech kobiecych bardzo szeroki. Taki naturalny, fajny, na dużym poziomie i wysokim poziomie i też takim domowym, więc dowód na to, że kobietą oryginalną można być w każdym wydaniu i to właśnie bardzo cieszy. Pojawił się też pomysł, żeby zorganizować plebiscyt na pana oryginalnego. Co wy na to? No właśnie, pomysł pani Danuty Chorowskiej. No my na to zorganizujemy, ale zobaczymy, jak państwo, słuchacze, cała społeczność cieszyńska zareaguje na ten pomysł, czy zgłoszenia nadejdą. Spróbujemy, dlaczego nie? Gala finałowa konkursu odbyła się w sobotę 10 marca w hotelu Złoty Groń w Istebnej. Statuetkę kobiecie oryginalnej 2017 roku wręczyła pierwsza kobieta oryginalna z roku 2012, Aneta Okupska-Pońc z Goleszowa. To jak pani wspomina właśnie tamtą nominację? Bardzo miła niespodzianka. Przede wszystkim bardzo chciałam podziękować wszystkim znajomym, wszystkim przyjaciołom, rodzinie, której dzięki nim właśnie zawdzięczam tą nagrodę i naprawdę nie spodziewałabym się nigdy w życiu, że tak miła niespodzianka mnie kiedykolwiek spotka. Czy ta nagroda tak panią zmotywowała do dalszego działania? Na pewno i dużo też pomogła, bo dużo i ludzi zaczęło się interesować więcej tym, co robimy, czym się zajmujemy, więc krąg znajomych, przyjaciół poszerzył się i do dzisiaj nam pomagają w organizowaniu różnego rodzaju imprez, pomagają w promocji młodych artystów, bo w tej chwili promujemy młodych artystów w zakresie muzyki, sztuki, tańca i to jest taką naszą główną dziedziną, którą się zajmujemy. Z okazji Dnia Kobiet odbył się również pokaz mody Anny Drabczyńskiej. Tym razem swoją kolekcję zaprezentowała również Anna Urbaczka-Domasik, zaś o oprawę muzyczną zadbała Kasia i Błażej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.